Godzina 4:40. Ruszam na spotkanie z widzami Przemysława. A ja mknę, bo za godzinę niecałą mam pociąg. Dobra, jestem już na dworcu. Jest 5:21. Za 21 minut mam pociąg do Iławy. Tam będę gdzieś po 7 parę minut. A o godzinie 9:30 spotykamy się na parkingu wyznaczonym przez Przemysława i ruszamy na objazd jeziora Jeziorak. Chciałbym zobaczyć dom Zbigniewa Nienackiego po drodze, bo wiem, że trasa będzie przebiegała w okolicy. Także na pewno będzie to sympatyczny dzień. A póki co czekam na pociąg. No i jestem w Iławie. Teraz szukam parkingu, na którym mamy się spotkać, ale chyba wcześniej jeszcze jakieś zakupy zrobię, bo jest dopiero 7:22, więc mamy do spotkania z Przemysławem ponad 2 godziny. No, 2 godziny. No to jaka ciekawostka. Parowóz TKT-48. Ale maszyna, co? Prawie każdy chyba chłopak miał kiedyś kolejkę elektryczną i fascynowały go te stalowe rumaki. No bardzo ładne miasto ta Iława, naprawdę bardzo ładne. Więc trochę pojadłem, popiłem, przebrałem się, bo zrobiło się ciepło. Jadę dalej szukać tego parkingu, ale już mi chyba zostało niewiele. Ale nie, nowa jakość zrobię. I to kupiłem też właśnie tym kombo zestawie, nie? No. Nie, no ci powiem, że jest kolorowy pas. Elegancka torba podsiodłowa, proszę bardzo, spasowana. Górną, Krzysztof. Proszę? Podrurę górną, bo podsiodłowa to jest. Znaczy tak, podrurę, przepraszam, tutaj z wrażenia się mi się pomyliły części roweru. Elegancko, proszę. Zastanawiałem się, którym pojedziesz. Ja też chciałem wybrać, ale już mówię, ten jest tak spakowany, kurde, tam chciał mi się. Wiesz, to lewej ramię, no. Był kanion, ale mała rama strasznie była. I w sumie tak ten wiking się znalazł. Nie pomyślałem. Krzysztof, jak tam panie są z Zamościa. Z Zamościa przyjechały na rowerkach? Zapraszamy do siebie. O kurczę. Super. Trzeba będzie się wybrać rowera. Koniecznie. 66 osób się zapisało, z 10 maili dostałem, że coś tam. No i nie wiem. Nie macie nic przeciwko w nagrywaniu? Ustaliliśmy tutaj demokratycznie, że czekamy do 9:30. Jesteście prawie wszyscy zebrani. Niedługo będziemy ruszani. Tam Przemek jeszcze sprawdza, czy wszyscy mają dobrze napompowane opony. Proszę Państwa, zaczęło się. Ruszamy. Przemek pojechał przodem. A ja ostatni. Tak, pierwszy boczek rajd się rozpoczął. Ciekawe, czy zakończy się jedzeniem boczki. Nie, bo to nie jedzą. Sklepy mamy tutaj. Kurczę, jestem Jaroszem, cholera. No. Będziesz jak boczek mega. Nie lubię takich rzeczy, wiesz. Nie lubię takich rzeczy. Nie? Znaczy nie. Zawsze mnie to śmieszy. Ja nie lubię coś, co udaje coś. Właśnie zawsze mnie to śmieszy. Kotlety, nie, to oczywiste. Potem ja nie jestem, wiesz, Jaroszem, bo też nie lubię słowa wegetarianin, nie jestem Jaroszem z ideologii, tylko po prostu lepiej się czuję, jak nie jem mięsa, już nie wiem, 9. rok.
Dobrze, że daleko nie odjechaliśmy. Zamościa było warto tu przyjechać. Właśnie, może jakiś serwis ktoś sobie zrobi. Napijemy się. O, telefon odbierzemy. Bez dętkę ma, czy dętkę? Dętkę. Wcześniej była stacja na prawy rower, bo tu nie ma. O. Nie, ale poradzi sobie, mówi, że ma dętkę. O, patrz, jedzie. Już. To który? Szybko. Nie, szybki jesteś. Co? Szybki jesteś. To wymiana dętki w bolidzie. A, dekatlonowska z mlekiem. No proszę, no, czyli dobra, lecimy dalej, co? A do Siemian daleko? No do Siemian jest trochę. Nawet nie jesteśmy po tej stronie jeziora, to się miałem. Musimy okrążyć jeziora i dopiero będą. Nie, ja na was jest kamera. Jedziemy. Nie wiem, który to kilometr chyba. 11, tak? 11 kilometr. Dopiero? Ja wystartowałem nawigację dopiero po 6, także mam 6 plecy. Tak, ja chyba też kawałek mam w plecy, bo dopiero się tam zagadaliśmy się i zapomniałem włączyć. Ale super wycieczka. Niech żałują ci, którzy nie pojechali. Jeziora to za dużo nie będzie widać. Nie ma takich ścieżek przy całym głowie, praktycznie mało. No tak, no pewnie jest jakieś tam takie, są takie piesze ścieżki, nie? Takie na, raczej na ultramaraton. Piesze to coś tam za. Będziemy się zatrzymywać? O kurde. Jak Przemek zrobi trasę, to... Trzeba ci się? Tak. Kurczę, znowu gumę. Jak to zwykle na takich wyrypach, jakieś problemy techniczne się zdarzają. Sorry, ja tu gadam do kamery. Krzysztof, z kim ty gadasz? Tak sam do siebie czasami. To jest rozdwojenie jaźni. To jest rozdwojenie jaźni youtubera. Peleton nam uciekł. Już ich prawie nie widać, ale nie, część się zatrzymała, już widzi. O właśnie, wody i jeszcze chyba trzeba troszkę rozebrać. Szukasz? Czegoś w oponie chyba. Pobierzesz i jedziesz palcem po prawej, nie? Się ekipa naprawcza. Uwaga! Przemek nikogo nie zostawi w potrzebie, nie wiem. Dobra, 2,5 jest. Na górze już jest ciśnienie, jeszcze tylko na dole. Ruszamy, mieliśmy małą przerwę techniczną. Ale wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Kolega ma naprawioną dętkę. Możemy jechać. Uwaga, auto sprzeciwka. Nie mam przekonania. Przed nami peleton, ale wiatr wieje. Przed nami ciężarówka. Trzeba tu przejść. Ale nam się pogoda trafiła. Po mojej lewej stronie jezioro. Tak, byśmy przyjechali. Toż Przemek dał znać. Ja sobie tu. Tutaj pisał. Kurczę. Tak. Ale tu zobaczcie widok, nie? Ale on miał tutaj żaglówkę. Ja pamiętam takie zdjęcie, to ta woda była bliżej. W tym domu w latach tam 1994 żył i pracował pisarz Zbigniew Nienacki. Dobra, najpierw fotografia. Zbliżenie na tablicę. A ty biografię niedawno czytałeś, tak? Tak. A wszystkie książki teraz znowu czytałem.
Taki niepozorny domek, nie? Tak. I on go kupił za tantiemy z wydanych książek i publikacji. Jesteśmy przy domu Zbigniewa Nienackiego. Zrobisz ci zdjęcie? Zrobisz? No, umiem. Czekaj, sobie stanę z rowerem. O. Czekaj, nie wiem, czy nie zostawiłem na filmowaniu. A poczekaj, bo nie widzę. Taka to gałeczka jest, taki przełącznik z przodu. Znaczy nie z przodu, tylko tam z twojej strony. Pokaż. Bo ja zostawiłem. Dobra, a jak mam wziąć, żeby było dalej? Dalej już się nie da, tylko to bliżej. Najdalej? Chyba tak. Bo on to jest dosyć wąski obiekt. Już. Chcesz te zdjęcie? Nie. Na pewno? No, nie, no to czekaj. Brzucha. Dobra, to uwaga. Dobra. Już? Są, tak, wciągnęłaś. Bitwa pod kurzędnikiem. No bo nie wiem, będziemy tam jechać coś jeść, bo tu wszyscy jedzą, a ja nie zdążę zjeść. No właśnie, to dobra, no to jedziemy tam od razu, co? No, ale też w sumie, no nie wiem. To tam się spotykamy? No. Przy wieży tam. Tak, jest to akurat dobrze się ten sam z zamówieniami rozłoży wszystko, nie? No właśnie. Jak dojedziecie. To na koniec. Coś byśmy opierniczyli na ciepło, nie? O, tutaj, tak? Możemy tam wejść? Z rowerami chyba można, nie? No chyba tak. Zabraknie tego miejsca. No to stawaj jeden przy drugim. O. Krosem się nie pogryzie. Nie dam się, żeby się nie zrezowały. Oj. Wieżę widokową. Atrakcja tu nas czeka. Może jakiś karp. Nie ma to takich dużych ryb. Jazda po bandzie. Ja lubię sport ekstremalny. Dla niewidomych. I to w towarzystwie jeszcze, tak? To co? Idziemy na dół? Ruszamy dalej? Dobra, na koń! No nie ma komu prowadzić. O, wytek miał od komara chyba. Magda jak wyrywała. A tak, wyjdziemy i dobra, to kto nie jedzie? Ja o tym jadę, na parku. Wy nie możecie, bo ognisko obowiązkowe. Skończył się przejazd. Jesteśmy na parkingu, przejechaliśmy. Nie, przejechaliśmy. To nie będzie ognisko, bo się
70 km. Dzięki wszystkim. Dzięki. Drogi. Ale to do Iławy nie jedziesz? Nie, do Kowalewa. A, do. No ale czekaj, to nie przez Iławę? No, my też będziemy jechać przez Iławę. Dojechaliśmy na miejsce ogniska, które już płonie, bo się trochę pogubiliśmy po trasie. Krzychu sroka za kulisami. Tak, tak, to jest backstage. Backstage. Tak, w ten sposób się właśnie nagrywa, robi się filmy. Tutaj właśnie panowie przygotowują kiełbaski. Boczek też jest. No bo w końcu jest to coffee, boczek. Right. Pierwsza edycja. Pierwsza, no. Kto wie? No wiem, może będą jakąś, następne. Może jakąś jesienną jeszcze. Zamknięcie sezonu, nie? Tak. Ja bardzo chętnie. Deszczu i śniegu? Taka by była najdłuższa. I tak ze 150 km. O, no. Jeszcze takie, wiesz, taką trasą, taką pachulszczyznę. Taką typową pachulszczyznę. Zero asfaltu. Mhm. I tylko piachy. I przeprawy przez rzeki. Poza mostami. Na jesień idealnie. Myślałem, że może w rzece dałoby się wykąpać, ale chyba raczej nie. Ojej, jaki mam brudny obiektyw. O, teraz lepiej. Lepiej wody. Zapalił to. Jeszcze raz! Ale umiałeś tak? No nie umiem, no dlatego go filmuję. No i patrz. Przestał. I pojechał. Jaki wesoły. Traktorzysta. Ale jak on to wydmuchał ręcznie na tym, nie? Tym... Nie to wiem. Naprawdę talent. Dużo godzin spędzę z zakółkiem. No to... Kółka robi na polu, to wiesz. Może on straszył dziki po prostu. Albo tak. No, no ładnie mówisz. Albo tutaj może tam już często ktoś nocuje w namiocie i wiesz. Może tak. bał się go przejechać. Ciekawe ile dzisiaj biwakowiczów rozjadł. Czemu to zboża tak? Edycja, bo było spoko. Było bardzo fajnie. Teraz Przemek będzie organizował zimową. Jak będzie minus 14, to wtedy jedziemy. Tak, wszyscy już się rozjeżdżają, my tu zostajemy z kolegą na noc. Teraz trzeba poszukać miejsca na hamak. Ale to nic. Ale moje jasne. Jest widoczne, patrz na taśmę. No, no elegancie, trzymaj się. Hej, do zobaczenia gdzieś na ultra. Wszystko możliwe. Wszystko. Zobacz, ale mam światełko. Nie naładowałaś baterii. Chcesz jakieś światło? Mamy zapasowe jedno. A nie za długo trzymasz czasami? Nie, no patrz. Bardzo podobno. A może masz rację? No. Przetrzymasz dłużej i mryganie, nie? Mhm. Dobra, cześć. Cześć. Miło było poznać. Miło było. I zostaliśmy sami. Co teraz? My sami i wisielec. I rolnik i te, dziki. Hamak już rozwieszony. Underkill podwieszony. Teraz wyciągam śpiwór. Tutaj kolega, który jeszcze został, który też będzie nocował tylko w aucie, rozpalił ognisko, znaczy dołożył do ognia. No i tutaj sobie w tym urokliwym miejscu spędzimy noc. A jutro rano muszę wstać gdzieś koło godziny 5, żeby zdążyć na 7.04 na pociąg z Iławy do Legionowa. Ale to dopiero jutro, a tymczasem kontempluję te piękne okoliczności przyrody. Dzień dobry. 4.45. Obudziłem się, raczej budzik mnie obudził. Muszę się trochę ogarnąć i zwinąć ten C
cały bałagan i ruszyć na dworzec, ale bym jeszcze pospał. Była tak ciepła noc, że spałem bez polarka, tylko w samym ciepłym, cienkim, lekkim śpiworze, takim do 15 stopni. Trzeba się... To chyba kukułka. Pora wstawać. No jest ciepło. Znaczy wiarę, że jest 16 stopni. W nocy nie było na pewno dużo chłodniej, bo teraz jest godzina 5. Ale to jest pięknie. Boże. Ptaki śpiewają i pachnie skoszoną trawą. Po drugiej stronie rzeki jest skoszona łąka. Po prostu bajka. Chętnie zostałbym tu dłużej, ale muszę się zbierać. Co prawda do pociągu mam jakieś 10, może 12 km przez las, ale wolę pojechać trochę wcześniej, bo to jest jedyny pociąg. Jakbym się spóźnił, to miałbym spory problem. Także nie wiem, czy będę nawet robił sobie coś do picia na gorąco, czy po prostu wypiję kilka łyków wody i zwinę obozowisko i ruszę. Ale ekstra. No nic, z przykrością, ale muszę niestety już jechać. Jeszcze tylko ostatni rzut oka na to piękne miejsce, gdzie wczoraj tak się dobrze bawiliśmy. Dzięki, Przemek, za organizację takiej fantastycznej wyrypy, takiej ustawki. Na pewno wszystkim uczestnikom również się podobało. Mam nadzieję, że to nie ostatnia impreza, w której spotykamy się w takim gronie. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję bardzo i do zobaczenia na następnych. Trzymajcie się. Tymczasem pooddychajmy trochę świeżym powietrzem. A tutaj droga przez las. Chętnie bym tu jeszcze został, jakąś kawkę wypił. Jadł śniadanie, ale no niestety czas goni. To był jedyny pociąg, w którym mogłem jechać z rowerem. Następny chyba był dopiero około godziny 19, no to już za późno. No tak przynajmniej będę około godziny 9 w Warszawie, przed 9. To dobrze jeszcze z żoną wypić kawkę. Także ja tu sobie jadę, a was zapraszam już na relacje z tej fantastycznej ustawki z Przemysławem. Coffee, Boczek, Ride.